iPhony uznawane są za telefony najbardziej przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Decyduje o tym wysoka jakość urządzenia, różnorodność dostępnych narzędzi oraz szerokie możliwości wyboru aplikacji dostępnych w App Store. Co istotne, z uwagi na udźwiękowienie procesu konfiguracji iPhona, osoby niewidome lub słabowidzące nie mają żadnego problemu na przykład z samodzielnym jego uruchomieniem. Po włączeniu telefonu naciśnij przycisk Start trzykrotnie. Uruchomisz w ten sposób program VoiceOver. Funkcja VoiceOver włączona. Aby dostosować iPhone'a do swoich potrzeb, wejdź w ustawienia telefonu, znajdź na ekranie ikonkę z podpisem ustawienia, następnie wejdź w zakładkę ogólne. Kilka pozycji niżej znajdziesz zakładkę dostępność. Swą popularność iPhone'y zyskały właśnie dzięki aplikacji VoiceOver. Jest to czytnik ekranu, który umożliwia bezwzrokową obsługę telefonu. Przy pomocy gestów, wykonując określone ruchy, możesz sterować telefonem, odsłuchiwać wiadomości, wysyłać e-maile, a nawet przeglądać strony internetowe bądź dokumenty. Maksymalna 6, minimalna 4. VoiceOver za każdym razem odczyta nam informacje znajdujące się na ekranie telefonu. Dodatkowo masz możliwość przystosowania aplikacji do własnych potrzeb. Jeśli jesteś osobą słabowidzącą, możesz skorzystać między innymi z programu Zoom, który powiększa wszystko, co jest wyświetlane na ekranie. Gdy opcja jest włączona, stuknij trzema palcami w ekran telefonu. Uruchomisz powiększenie. Dwukrotne stuknięcie trzema palcami i przesuwanie ich w górę lub w dół pozwoli na zmianę wielkości zastosowanego powiększenia. Aby przesuwać powiększenie, kładziesz na ekranie trzy palce i przesuwasz je w żądaną stronę. Jeśli potrzebujesz skorzystać z wersji kontrastowej, uruchom funkcję Odwróć kolory. Zmienia ona wygląd całego systemu iOS. Kolejna funkcja umożliwia odczyt zaznaczonego tekstu. Po uruchomieniu Mów zaznaczone masz możliwość odsłuchania zaznaczonego tekstu, na przykład ze strony internetowej. Podobnie jak w przypadku VoiceOvera, możesz ustawić prędkość odczytu, możesz również zaznaczyć opcję, by odsłuchiwany tekst był dodatkowo podświetlany. iPhone to dobry wybór również dla osób niedosłyszących lub głuchych. Jeśli nosisz aparat słuchowy, możesz podłączyć go do telefonu, dbając tym samym o jakość i komfort obsługi aparatu. W opcjach znajdziesz możliwość dostosowania parametrów dźwięku. Assistive Touch to aplikacja dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi. Po jej uruchomieniu pojawi się opcjonalne menu, które możesz ulokować przy dowolnej krawędzi ekranu. Stukając w menu, spowodujesz jego wysunięcie. Zaletą aplikacji Assistive Touch jest możliwość ustawienia własnych, spersonalizowanych gestów, pozwalających Ci na dogodniejszą obsługę iPhone'a. Wyjątkowym rozwiązaniem, z jakiego mogą korzystać niemal wszyscy użytkownicy iPhone'a, jest asystent Siri. Gdy wypowiesz polecenia głosowe, program je wykona. Open Safari. Jeśli czegoś nie zrozumie, zapyta. Dodatkowe informacje o poszczególnych funkcjach zakładki Dostępność znaleźć możesz w programie iTunes w menu Pomoc bądź na stronach producenta Apple.